Dzień dobry. Dzisiaj znowu jestem w gabinecie pani doktor Joanny Jeziorskiej i dzisiaj chciałam panią doktor zapytać, kontynuując poprzedni wątek, o tym, jakie są rodzaje bólu gardła. Tak jak zaczęłyśmy już poprzednio, ból gardła może być bólem ostrym i bólem przewlekłym. Ponieważ o ostrych bólach gardła już rozmawiałyśmy poprzednio, to teraz króciutko o przewlekłych bólach gardła. Przewlekły ból gardła może być spowodowany przewlekłym nieżytem nosogardła, natomiast tutaj uczulam, może być również spowodowany refluksem i to są bardzo częste przypadki. Innym powodem przewlekłego bólu gardła mogą być choroby miejscowe, w tym choroby nowotworowe, zwłaszcza jeżeli ból jest długotrwały i jednostronny. Zawsze z przewlekłym bólem gardła należy zwrócić się do lekarza. Dziękuję bardzo.